Cześć, dzień dobry, witamy z Czesiem na kanale Świat Linuxa, tutaj Barcy z tej stronki. Słuchajcie, newsy od 1 do 15 lipca się teraz dzisiaj oglądniecie sobie. Parę ciekawych rzeczy jest, tak? No cały Czesio, tak? Cały nasz kochany, słuchajcie, Czesio. Jak ja powiedziałem, jest sporo tego. Z bardzo niefajnych rzeczy, które się zaczęły dziać, które wyszły na jaw, to jest to, iż firma SUSI powiedziała dość OpenSUSI i OpenSUSI ma zmienić nazwę. To nie jest żaden clickbait, będę to wyjaśniał w tym filmie między innymi. Poza tym duże rzeczy się dzieje u AMD-ka i jeszcze tam Fedora przy okazji wprowadza telemetrię. Już konkretnie jest powiedziane, jest chyba zaaprobowane nawet przez FESCO. Koniec gadania, zapraszam na newsy. Okres wakacyjny nie jest przepełniony ciekawostkami, ale mimo to mam dla Was kilka informacji, które mogą zainteresować, a jedna z nich to w sumie być albo nie być dla projektu OpenSUSI i to nie jest clickbait niestety. Newsy pochodzą od 1 do 15 lipca, oczywiście w miarę posortowane są, od najstarszego do najnowszego. To co, zaczynamy? To zaczynamy. Jakiś czas temu wspomniałem w newsach o możliwości zaimplementowania w Fedorze systemu telemetrii. Temat mocno ucichł, ale teraz wraca ponownie. Na stronach wiki projektu Fedora pojawił się spory dział pod tytułem Wskaźniki opt-in dla Fedora Workstation. I można tam przeczytać m.in. teraz to będę cytował. Wprowadzenie wskaźników opt-in ma dostarczyć społeczności programistów Fedora dokładnych, reprezentatywnych danych o rzeczywistym wykorzystaniu Fedora Workstation. Wierzymy, że dzięki temu możemy przyspieszyć rozwój Fedory i zapewnić, że będzie ona ulepszona zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych użytkowników. Celem ma być zbieranie anonimowych ogólnych danych, takie jak dana instalacja Fedory, jak ona jest używana, chodzi o używanie w realnych, codziennych zadaniach. Będziemy tutaj mieli, co mamy tutaj jeszcze? Aha, do tego wszystkiego będzie tu używany tak zwany projekt open source'owy o nazwie Azafia. O jejku, w propozycji wdrożenia omawia się oczywiście środki ochrony prywatności użytkowników, w tym zabezpieczenia uniemożliwiające identyfikację konkretnego użytkownika. Zbierane mają być wyłącznie dane dotyczące sprzętu, ustawienia systemu oraz wzorce użytkowania pulpitu. Zbieranie danych ma być całkowicie dobrowolne, bez ustawień domyślnych prosto po instalacji. No jednak możecie sobie wyobrazić, jaką burzę i dyskusję ta propozycja stworzyła. Więcej info na stronie wiki Fedory w dziale Changes Metrics. Zostając w kręgu dystrybucji Linuxa, niedawno wydana została beta systemu Linux Mint 22 i słuchajcie, otrzymała ona rozszerzony okres testowy ze względu na odnalezienie wielu bugów i problemów, których usunięcie może potrwać dużo dłużej niż się spodziewano. Ekipa deweloperów otrzymała w tej chwili ponad 110 zgłoszeń, z czego około 60 nadal jest nierozwiązanych i trwają nad tym wszystkim intensywne prace. Cytuję część artykułu na linuxjak.com. Do najważniejszych problemów należą modyfikacje ustawień zabezpieczeń App Armor powodujące awarie aplikacji, problemy z bibliotekami akceleracji sprzętowej prowadzące do awarii serwera wyświetlania X.org oraz błędy w procesie instalacji aplikacji Flatpak. Dokładna data wydania wersji stabilnej pozostaje niepewna. Mimo to możemy powiedzmy założyć, że entuzjaści Minta mogą sobie zaznaczyć datę albo daty powiedzmy pod koniec lipca 2024. Jeżeli widzieliście w moim teście, robiłem ostatnio test tego Minta na żywym sprzęcie, dużo tam sobie grałem i żadnych problemów nie było. Także z instalacją Flatpaka, którą tam robiłem, również dla mnie nic się złego nie działo. No ale słuchajcie, nie wnikałem mocniej pod maskę systemu, nie grzebałem, więc no. Dobra, czekamy i zobaczymy. Jak się doczekamy, to i na kanale się też pojawi ten test. Chwila wyboru do środowiska Fedora, to ze względu na istotną zmianę, która dotyczy sporej ilości użytkowników tego systemu i nie tylko ze względu na posiadanie karty graficznej ze stajni zielonych, czyli chodzi tu o Nvidię. Fedora jest jedną z dystrybucji, która często wprowadza nowe technologie oraz czasami wskazuje nawet kierunki rozwoju reszty linuxowego świata. Tak było z Waylandem, tak było bodajże z Pipewire'em. No a teraz będzie wesoło, ponieważ FESCO
Fedora Engineering Steering Committee, czyli komitet zarządzający Fedorą, ogłosił, iż wraz z pojawieniem się za kilka miesięcy Fedory 41 całkowicie usuwa się z dystrybucji pakiety dotyczące serwera X11.xorg. Jedynym serwerem, a bardziej protokołem wyświetlania dostępnym będzie tutaj oczywiście Wayland. Chodzi o edycję Workstation z pulpitem GNOME. No i będzie to się działo w przypadku wszystkich wykrytych kart graficznych. X11.xorg będzie możliwy jedynie do zainstalowania ręcznie i samoistnie, znaczy nie samoistnie, tylko ręcznie przez danego użytkownika końcowego. Użytkownicy starszych, ale obsługiwanych wersji typu Fedora 39 oraz 40 dokonujący aktualizacji do tej zmiany nie odczują i nadal będą mogli sobie używać sesji X11, jeżeli używali jej do tej pory, tak? Zmiana będzie wyłącznie odczuwalna, oczywiście widoczna też, dla wszystkich, którzy pobiorą nowy obraz instalacyjny Fedory 41, jak się pokaże. Ja pokazywałem niedawno, jak zachowuje się w tej chwili Nvidia i stabilne sterowniki Nvidia 555 na Fedorze 40. Problemów praktycznie nie ma, chodzi to naprawdę bardzo, bardzo wydajnie, przynajmniej jeżeli chodzi o sam pulpit i gry. I szczerze mówiąc, mimo że ja nie jestem wielbicielem Waylanda, to naprawdę moim zdaniem Fedora jest gotowa na takie przejście. Trzeba jeszcze powiedzieć sobie jedną rzecz. Nadal mogą pojawić się problemy w przypadku niektórych programów pisanych stricte pod X11. Na całe szczęście takich programów jest coraz mniej, a inne dostają aktualizacje. No więc powinno to ogólnie w miarę łatwo pomóc na przejście na nowy standard. No Wayland będzie nowym standardem w Linuxie. Jak nic, poczekamy, zobaczymy. Klimaty dystrybucyjne nadal pozostają tutaj w newsach, a to dzięki wydaniu nowej wersji bardzo dobrego systemu, jakim jest Nitrux, od teraz wersji 3.5.1. Nitrux, gdyby ktoś nie kojarzył, to tak zwany system niezmienny, oparty na stabilnych wydaniach Debiana, w tym przypadku 12. Niedawno zresztą Nitruxa testowałem i katowałem w grach na żywym sprzęcie na Nvidia 1070 i sprawowało się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nowe wydanie wprowadza tzw. jądro 6.9.7 w wersji Liquid Yox, czyli mocno zoptymalizowane pod wydajność. Środowiskiem graficznym jest KDE Plasma 5.27.11 LTS. Teraz dla posiadaczy kart AMD Radeon lub Intel oferowana jest tzw. Mesa w wersji 24.1. Dla Nvidia, dla posiadaczy Nvidia, laptopów z Nvidia mamy tutaj stabilne sterowniki z serii 555, a do tego oczywiście i Mesa 24 i Nvidia ta nowa obsługują, mają wbudowaną sterowniki, obsługę tzw. Explicit Sync i dużo, dużo to ułatwia pracę, jeżeli chodzi o protokół Wayland. Cytując Nightify, w Linux twórcy zaktualizowali konfigurację pulpitu Nitrux tak, aby umożliwić oczekiwaną funkcjonalność wielodotykowych paneli dotykowych i ulepszyć skrypty autostartu, które umożliwia rozpoznawanie gestów wielodotykowych. Nazywa się to bodajże Touch Egg Linux i za pomocą tego wszystkiego można sobie jakieś te gesty pokonfigurować. Dodatkowo Nitrux 3.5.1 dodaje popularny pakiet do monitorowania kondycji sprzętu LM Sensors, nowy skrypt obsługi OpenRC, ponieważ tutaj Nitrux nie używa systemd. Mamy tutaj używanie, oczywiście tak jak powiedziałem, skryptu obsługi OpenRC dla debub i rsyslog. Mamy tutaj narzędzie nowe NVMe CLI do zarządzania dyskami NVMe. Wstępnie skonfigurowany plik konfiguracyjny dla TLP, żeby laptopy się lepiej ogarniały i dłużej pracowały sobie na baterii. Oraz kilka nowych reguł UDEV, które umożliwiają korzystanie z urządzeń typu UBK, urządzeń VR, czyli Virtual Reality, AR, czyli rozszerzona chyba rzeczywistość, tak? A także Google Stadia i Edge TX. Mamy również tutaj budowaną obsługę kontrolerów OpenTX Generic. Lubicie albo znacie Peppermint OS? To mocno odchudzona i okrojona z Losi Blood War, taka wersja dystrybucji Linuxowej oparta na oczywiście stabilnych wydaniach Debiana, w tym przypadku 12. Mamy tutaj wersję 32 i 64 bity, więc i użytkownicy starszego sprzętu
mogą go sobie wypróbować na swoich maszynkach, tak? Peppermint od zawsze był pokazywany jako system dość minimalistyczny, z bardzo małą ilością zainstalowanego softu i lekkim pulpitem XFCE. Teraz do tego wszystkiego dołącza wersja Peppermint Loaded, system, który może spodobać się większej ilości użytkowników, także całkowicie nowych w świecie pingwina. Minimaliści raczej nie będą nim zachwyceni, zdecydowanie nie. Loaded nadal wykorzystuje pulpit XFCE, nadal jest wydawany dla komputerów 32 i 64 bity, za to posiada więcej standardowego zainstalowanego oprogramowania. Mamy tutaj m.in. Firefoxa, Gimpa, LibreOffice, Atril, Inkscape, Thunderbird, Timeshifta czy GNOME System Tool. A do kompletu dokładają nam tutaj Bitop++, XDaily oraz Pfetch. Pfetch to jest zamiennik NeoFetch, aby ktoś nie wiedział. Ale to nie wszystko, tego jest troszeczkę więcej. Loaded to także skonfigurowana obsługa flatpaków. Jeżeli będzie potrzeba nowszych wersji niż to, co daje nam już podstarzały trochę Debian. Ale uwaga, flatpaki są skonfigurowane i odpalone wyłącznie w wersjach 64 bity. Jak widać, twórcy postanowili zadbać trochę o ten linuxowy narybek nowy, tak? I bardzo dobrze, może trochę ludzi przyciągną do tej swojej dystrybucji, zobaczymy. No i co? Jak ktoś chce spróbować, zapraszam. Po prostu zapraszam. Peppermint Loaded, gotowy. Teraz news głównie dla oldschoolowych graczy, choć nie tylko. DXVK to warstwa tłumacząca, pamiętajcie, to nie jest emulator. DXVK jest to warstwa tłumacząca rozkazy Windowsowego interfejsu graficznego DirectX 3D na format Vulkan, który jest akceptowany w Linuxie i dużo, dużo programów z niego korzysta, głównie gierki, tak? DXVK działa także w systemach Windows, gdzie także tłumaczy DirectX na Vulkan i czasami skutkuje to dużym przyrostem wydajności, naprawdę. Do tej pory DXVK obsługiwało wersję Directa 9, 10 i 11, tak? A od tego wydania, czyli od 2.4, poradzi sobie także z rozkazami stosowanymi w DirectX 3D 8 od 8. Ale to nie koniec nowości, bo pojawiły się zmiany w tak zwanym Native Windows System Integration, czyli WSI, który obsługuje teraz tak zwanych wiele backendów systemu okien, które zwiększają kompatybilność i stabilność pracy. Dodano automatyczne ograniczenie ilości wyświetlanych klatek na sekundę, czyli FPS, w przypadku gdy w grze używa się trybu pełnoekranowego plus jest włączona synchronizacja VSync, bo czasami niestety nie było to respektowane. Teraz już będzie. DXVK 2.4 rozwiązuje również problem w wielu konkretnych programach, w tym różnych grach przede wszystkim, tak? Poprawki obejmują przetwarzanie tekstur w DirectX 3D 9. Chodziło to o problemy z migotaniem w grach typu Guild Wars, Prototype czy Star Citizen albo Ghostbusters Remastered i wielu, wielu innych. Warto odnotować, że wprowadzone zmiany mają na celu polepszenie obsługi gier na sprzęcie AMD Radeon, gdzie pewne funkcje wcześniej powodowały zawieszanie się gier lub problemy z renderowaniem. Nowe wydanie zostanie wdrożone w okresie około tygodnia do eksperymentalnego Protona, a jeżeli ktoś chce już debugować, używać, cieszyć się taką, powiedzmy, wczesną betą, to proszę skorzystać z Protona Edge, gdzie ta wersja DXVK jest już dostępna. Ciekawa nowina ma zawitać do nadchodzącego wydania KDE Plasma 6.2. Poza poprawkami UX, czyli interfejsu użytkownika, dodana została opcja automatycznego przewijania wykorzystująca funkcję sterownika libinput i pozwala ona na przewijanie dowolnego przewijalnego widoku poprzez przytrzymanie środkowego klawisza myszy i poruszanie nią w dowolnym kierunku. Wiele błędów, takich jak regresja powodująca, że demon zarządzania energią Power Devil czasami się zawieszał, zostało to poprawione. Mamy tutaj również poprawioną regresję środowiska QT, powodującą awarię plazmy przy podłączeniu dodatkowego ekranu i coś tam jeszcze, sorry, ale już nie mogę tego rozczytać. Poprawek błędów mamy również bardzo wiele i wiele nowości także jest prowadzonych. Jak coś, zapraszam na oficjalną stronę projektu albo blog głównego programisty Nate'a Grahama. W końcu nadszedł czas na newsa bardziej sprzętowego. Jeżeli ktoś z Was posiada laptopa Lenovo Yoga C630 WOS, to powinien tym bardziej się tym zainteresować. Cytując portal Foronix, Lenovo Yoga C630
To konwertowalny laptop 2 w 1 zasilany przez Snapdragona 850 SoC. Ma to cudo ekran dotykowy Full HD 8 GB DDR4 i został zaprojektowany do wczesnego użytku z systemem Windows na ARM. Dzięki nadchodzącemu jądru Linux i6.11 ma on otrzymać lepsze wsparcie dzięki nowemu sterownikowi dla wbudowanego kontrolera laptopa EC. Sterownik Lenovo Yogo C630 ma zostać scalony w tej chwili. Sterownik ma być scalony z jądrem w celu obsługi funkcjonalności takie jak zasilanie, obsługa zasilania, sterowanie portem USB typu C oraz wieloma innymi rzeczami. Co tu jeszcze mamy? Słuchajcie, sterownik znajduje się w kolejce w gałęzi Git Platform Driver X86. Będzie przez 11 wprowadzony prawdopodobnie. No i co? No lepiej późno niż wcale, bo ten laptop to chyba pochodzi sprzed 5 albo 6 lat. Teraz małe info, albo krótkie info dla zabieganych, albo dla śpiochów. Tydzień temu, bo 11 lipca nastąpił EOL, End of Life, dla systemu Ubuntu 23.10, to oznacza oficjalne zakończenie i dostarczenie jakiegokolwiek wsparcia dla tego ubunciaka. Zdecydowanie zaleca się natychmiastowe zrobienie aktualizacji do wydania LTS 2404 i w 2404 mamy najnowsze jądro 6.8, mamy Wi-Fi GNOME 46, wiele innych plusów i minusów. Tak czy siak, jeżeli macie Ubuntu 2310, to musicie go sobie po prostu upgrade'ować, bo wasz system właśnie przestał być wspierany. I pamiętajcie, zróbcie kopię bezpieczeństwa przed tym wszystkim. I naprawdę, timeshift to nie jest backup. Timeshift to nie jest backup. Na horyzoncie pojawia się Firefox wersji 128. A co najlepsze wydanie to w końcu naprawia błąd, który istnieje w tym programie od, uwaga, od 25 lat, czyli 1999 roku. Nie, to nie jest ani chochlik drukarski, ani nic takiego. Błąd dotyczył tutaj HTML-a, a polegał na tym, iż tak zwany tekst ARIA nieprawidłowo stosowało row WS równa się equals równa się coś tam, tak? Dodatkowa przestrzeń dla poziomego pionowego paska przewijania z wyłączonym nakładkowym paskiem przewijania. Oh my god, brawo za zdebugowanie po 25 latach. Jasne, że to wydanie to także inne newsy, między innymi takie jak na przykład po najechaniu myszką na nieaktywną kartę, Firefox może teraz wyświetlić wizualny podgląd jej zawartości. Dodatkowo Firefox używa teraz tak zwanego proxy DNS w trybie SOC 5, obsługuje renderowanie większej liczby plików text inline, i mamy tutaj początkowe wsparcie dla standardu CHIPS, Cookies Having Independent Partition State. Więcej info na stronie projektu Mozilla i Firefox. 9 lipca 2024 roku grupa AMD GPU Open wydała Fidelity FX SDK 1.1, które wprowadza najnowszą wersję technologii upscalingu dla GPU. Chodzi tu oczywiście o FSR. Fidelity FX Super Resolution, tak? Mamy tu 3.1 wprowadzoną, słuchajcie. Cytując portal Foronix, FSR 3.1 ulepsza tę technologię upscalingu, zmniejszając efekt ghostingu, poprawiając szybkość konwergencji, zmniejszając migotanie. Ulepszono tempo klatek, a także niektóre ulepszenia interfejsu API oraz inne poprawki udoskonalenia. Nowe funkcje w wersji Fidelity FX SDK obejmują bibliotekę Breadcrumbs jako nowy sposób wykrywania źródeł awarii GPU, a także pomaga to w śledzeniu przyczyn awarii sterowników GPU. Mamy także Brixelizer 1.0. Jest to oparte na obliczeniach rozwiązanie do dynamicznego oświetlenia globalnego w czasie rzeczywistym. Zbudowane zostało to w oparciu o pola rozproszonej odległości z FidelX FX. Zapewnia to m.in. odszumianie, pośrednie rozproszone i lustrzane światło, które można łączyć w celu uzyskania ostatecznego efektu świetlnego. Zaktualizowana także wtyczka AMD FSR dla Unreal Engine i w tej chwili może to obsługiwać Unreal Engine 5.4. Więcej info, oczywiście projekt gpuopen.com albo ich repozytorium GitHub, gorąco zapraszam. Zostając po czerwonej stronie mocy, news dla wszystkich, którzy mieli złudne nadzieje, jak to się mówi. Pamiętacie projekt Zluda, który był współfinansowany przez AMD,
a miał na celu uruchamianie programów wykorzystujących zastrzeżoną technologię CUDA od NVIDII, CUDA, tak, na Radeonach, no to słuchajcie, właśnie pojawił się konkretny następca. Scale, bo tak nazywa się, jest to nowe rozwiązanie. Jest to projekt tworzony około 7 lat przez brytyjską firmę Spectral Compute. Jest to implementacja CUDA albo CUDA w tak zwanym Clean Room, czyli czystym pomieszczeniu, która wykorzystuje niektóre komponenty LLVM typu open source, a dodatkowo jednocześnie tworzy rozwiązanie do natywnej kompilacji źródeł CUDA dla procesorów graficznych AMD. Scale albo Scale został pomyślnie przetestowany z programami takimi jak Blender, Llama CPP, XGBoost, Face, GOMC, STD, GPU, Hashcat, a nawet Nvidia Trust. Spectral Computer testował Scale na procesorach graficznych RDNA i RDNA 2 i RDNA 3 wraz z podstawowymi testami na RDNA 1. Natomiast obsługa Vegi jest daleko, daleko w toku jeszcze, tak? Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego projektu oraz inne ciekawe rozwiązania tej brytyjskiej firmy, to zapraszam na stronę scale-lang.com. Może się pojawi teraz na ekranie. No oczywiście do bardzo, bardzo obszernej dokumentacji tego projektu. Już moim zdaniem dość szokującej treści i trochę nie chce mi się wierzyć to, co czytam. No ale niestety jest to prawda. Znacie markę SUSE oraz OpenSUSE? Pewnie, że znacie. Pierwsza odpowiada za serwerową dystrybucję SLES, SUSE Linux Enterprise Server, a druga to otwartośródłowa wersja SLES, oparta na jego kodzie i tworzona przez społeczność skupioną wokół tego projektu. Tutaj OpenSUSE oczywiście dzieli się na dwie rzeczy, tak? Minimum dwie rzeczy. Główne projekty to jest Tumbleweed i Leap. Tam jeszcze dochodzi MicroOS, SUSE, nie wiem, Kalpa, Alpa, jest tego normalnie, strasznie się dużo ostatnio porobiło, nie? Ale słuchajcie, idziemy do rzeczy. Od 2019 roku SUSE jest w posiadaniu jednej firmy, a mianowicie EQT Partners, ale wiadomo, że po cichu pomaga finansowo i swoimi zasobami programistycznymi otwartemu projektowi OpenSUSE, tak? 15 lipca 2024 roku na liście mailingowej OpenSUSE.org pojawił się bardzo długi post Richarda Browna, czyli bardzo ważnej postaci w projekcie OpenSUSE. Na jaw wyszło, że trwają rozmowy, a można powiedzieć, że raczej firma, w cudzysłowie matka, żąda zmiany nazwy i zaprzestania używania nazwy SUSE oraz znaków towarowych w OpenSUSE. To nie jest żart. Od pewnego czasu toczą się zakulisowe rozmowy pomiędzy przedstawicielami firmy SUSE a decydentami OpenSUSE nad tą kwestią. Teoretycznie po zmianie nazwy nic się nie zmieni, albo przynajmniej niewiele ma się zmienić i były projekt OpenSUSE ma nadal otrzymywać pomoc od SUSE, tak? No ale wielu sądzi, że jest to po prostu koniec wieloletniej symbiozy, tak jak ona do tej pory wyglądała. Wiadomo, że ogółowi nie mówi się wszystkiego, tak? Zresztą społeczność nie do końca chyba wyszła z szoku, jakim zafundowano takim postem i taką informacją tak w ogóle. Nie ma jeszcze informacji i nie wiadomo w ogóle, czy poznamy prawdziwe powody tego wszystkiego, tego całego rozłamu, bo trzeba o tym tak po prostu mówić. Ale w kuluarach mówi się o ciągłych tarciach między zarządem firmy SUSE a przedstawicielami OpenSUSE. Wspomina się także kierunek rozwoju otwartego projektu, że on podąża po prostu złą stronę i pokazuje firmę matkę SUSE w bardzo złym albo niezdrowym świetle. Cytując linuxjak.com: publiczne stanowisko kierownictwa SUSE świadczy o chęci wsparcia projektu OpenSUSE, ale także o gotowości do zmiany priorytetów, jeśli społeczność nie podejmie działań w związku z obawami dotyczącymi zarządzania. Przesłanie jest jasne. Projekt OpenSUSE musi ściślej odpowiadać strategicznym interesom firmy SUSE. W przeciwnym razie należy podjąć ryzyko przeniesienia uwagi na inne projekty, takie jak Urini i Rancher, które są uznawane za bardziej zgodne z celami biznesowymi firmy SUSE. Innymi słowy, OpenSUSE stoi na rozdrożu. Projekt może albo zastosować się do zmieniającego się krajobrazu, przyjmując zmiany i stawiając czoła wewnętrznym wyzwaniom, albo kontynuować ścieżkę, którą idzie teraz,
I może to doprowadzić do jej powolnego zniknięcia z rynku dystrybucji Linuxa. No niestety tak to właśnie nam teraz wygląda. Słuchajcie, dwa ostatnie newsy. Pierwszy news to zmiana na stanowisku dyrektora wykonawczego fundacji GNOME. Holly Million, fajne nazwisko, Million, po 10 miesiącach urzędowania przekazała swoje stanowisko Richardowi Litaurowi, który stał się tymczasowym dyrektorem wykonawczym fundacji. Cytując portal Linux.com, kadencja Holly Million, choć krótka, charakteryzowała się znaczącym wkładem m.in. w opracowanie kompleksowego 5-letniego planu strategicznego i zabezpieczeniem kluczowych umów o sponsoringu finansowym GIMPa i Black Python Devs. Ponadto jej wysiłki w zarządzaniu finansami doprowadziły do osiągnięcia progu rentowności, który wzmocnił rezerwy finansowe fundacji. Holly podziękowała społeczności, przygotowując się do wyjazdu i podzieliła swoimi aspiracjami. Jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam. Będę kontynuować doktorat z psychologii i poświęcę się własnej praktyce prywatnej. Społeczności open source byłej nadal są czasami dość skrajne opinie o byłej pani dyrektor, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale od początku ona nie miała nic wspólnego nigdy ze światem open source ani Linuxem. Za to jej głównym zajęciem przed podjęciem pracą fundacji było stanowisko, uwaga, profesjonalnego szamana. Nikt sobie w tej chwili jej nie robi, autentycznie tak jest. Na jej stronie internetowej można przeczytać: jestem profesjonalnym szamanem i artystą. Moją osobistą misją jest dzielenie się moją podróżą i radością, aby inspirować ludzi do tworzenia życia pięknego, porządku i pełnego miłości. Nie mogę się doczekać, aby wesprzeć twoją podróż. No, podróż tej pani w świecie GNOME i open source właśnie się zakończyła, a co dalej z projektem, to się dopiero zobaczy. Ostatnim newsem na dziś jest oficjalne porzucenie przez projekt Solus Linux obsługi technologii Snap wraz z tym wycofanie poprawek profili AppArmor ze swoich własnych kompilacji jądra 6.9 gałęzi Current. Bo jakby ktoś nie wiedział, Solus dostarczał wsparcie Snap i Flatpaka od 2017 roku, no więc kurczę 7 lat jakby nie było. Po raz kolejny zdecyduje portal Linuxjak. Bezpośrednim skutkiem tej aktualizacji dla użytkowników jest to, że pakiety Snap będą teraz działać w ramach częściowego ograniczenia. Oznacza to, że będą miały ograniczoną izolację od reszty systemu, co potencjalnie narazi użytkowników na zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie będą prawidłowo zarządzane. Solus rozwiązał ten problem, wdrażając system ostrzegawczy w swoim narzędziu poleceń Snap, który powiadamia użytkowników, gdy ścisłe ograniczenie jest nieaktywne. Ivan Mad Dog z zespołu Solus podkreślił kilka korzyści wynikających z usunięcia poprawek AppArmor. Cytuję tego pana: porzucenie zestawu poprawek AppArmor ma dla nas kilka korzyści. Na początek zestaw poprawek jest ogromny, zawiera ponad 60 oddzielnych poprawek, to czyni go znacznym obciążeniem w zakresie konserwacji. Ponieważ zestaw jest utrzymywany i aktualizowany przez Canonical, możemy dokonać aktualizacji dla nowego jądra dopiero po tym, jak firma zaktualizuje wszystkie te poprawki. To czasami zajmuje dużo, dużo czasu, a nawet się zdarza, że nie zrobi tego wcale, jak w przypadku jąder na przykład 6.9. Myśląc o przyszłości, Solus stawia na Flatpak. Framework cieszący się szerokim wsparciem i zintegrowany z głównymi środowiskami graficznymi, takimi jak GNOME i KDE. Solus nadal będzie wspierać Snapa do końca 2024 roku, a użytkownicy są zachęcani do zapoznania się z alternatywą, jaką jest Flatpak, no i przygotowania się płynnego na przejście na nowy system. Słuchajcie, tyle na dziś. Koniec newsów, długie nosy, znowu mi trochę wyszły. Parę ciekawych wiadomości, parę nieciekawych wiadomości, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, zapraszam oczywiście do łapki w górę, no bo pewnie subskrypcje to już zależy, czy ktoś chce słuchać gadania o Linuxie, czy nie chce na przykład, tak? Podziękował wszystkim wspierającym, w jakikolwiek sposób to robicie. No i co, widzimy się w kolejnym filmie na kanale Świat Linuxa. Gorąco pozdrawiam, Bartek z kanału. Pa, pa, cześć.